Dzień dobry. Piątek 10 grudnia. Witam i pozdrawiam wszystkich. Jesteśmy w środku czasu adwentowego. Na wieńcu adwentowym palą się dwie świece, za nami dwie niedziele adwentu. Na stole widzimy również gwiazdę betlejemską, która przypomina nam o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, ale w horyzoncie przecież mamy główne przesłanie adwentu, czyli oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa w chwale, przyjście na sąd i przyjście ku radości i zbawieniu. A hasła biblijne, które towarzyszą nam dzisiaj, 10 grudnia, wyjęte są z księgi proroka Izajasza z 60 rozdziału i z listu apostoła Pawła do Kolosan z rozdziału 2 i proszę się wsłuchać, bo nie brzmią adwentowo. W moim gniewie Cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad Tobą się zlituję. Bóg wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Słyszymy o Bożym gniewie, o łasce Bożej, słyszymy o przybiciu grzechów do krzyża. A więc te wersety biblijne bardziej mi może pasowały na czas pasyjny, może nawet na czas Wielkiego Tygodnia. A czy mają nam coś do powiedzenia w adwencie? Myślę, że tak. Czas adwentu to czas refleksji, takiego remanentu, bo w każdej chwili możemy stanąć przed obliczem przychodzącego powtórnie na świat Pana Jezusa. I pojawia się to pytanie, z czym staniemy, albo jakimi jesteśmy tu i teraz. I może kiedy będziemy robić taki remanent, to pojawi się myśl, że Pan Bóg w ostatnim czasie, może w ostatnich latach, karał nas, według nas może niesłusznie, może karał i w ten sposób, że nie spełniał naszych próśb, nie wysłuchiwał naszych modlitw. Warto się nad tym poważnie zastanowić i chciałbym Wam w związku z tym zadedykować pewne wyznanie, które znalazłem po raz pierwszy przed laty w zbioru rozważań księdza Alfreda Jagódzkiego Tylko Jezus. Te słowa brzmią tak. Prosiłem Boga o danie mi mocy do osiągnięcia powodzenia. Uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów. Dał mi kalectwo, abym czynił rzeczy lepsze. Prosiłem o bogactwo, abym mógł się czuć szczęśliwy. Dał mi ubóstwo, bym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili. Dał mi niemoc, żebym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem o towarzysza, aby nie żyć samotnie. Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich ludzi. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, aby się cieszyć wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, ale dostałem wszystko to, czego się spodziewałem. Prawie na przekór sobie moje niewyrażone modlitwy zostały wysłuchane. Jestem najhojniej obdarowany spośród wszystkich ludzi. I warto, naprawdę warto się zastanowić, jak Pan Bóg każdego dnia, każdego z nas hojnie obdarowuje. Może nie tak, jak my tego się spodziewamy, oczekujemy, ale jak się zastanowimy, to może o wiele więcej i bardziej. A co z tymi naszymi grzechami i z tym obciążającym nas listem dłużnym, który Pan Jezus przybił do krzyża? Pozwolę sobie sięgnąć do kolejnej lektury, do drogowskazów chrześcijanina, księdza doktora Marcina Lutra. A on tam napisał tak. Jeśli szczerze wierzysz, że jest prawdą, iż Chrystus cierpiał za ciebie i cię zbawił, to możesz powiedzieć, skoro Chrystus wziął moje grzechy, to nie mam ich już więcej, bo on je ma. Wszak on wydarł je z mojego serca i sumienia, gdzie był ich rejestr. Ponieważ słowo mnie upewnia, że Chrystus wziął na siebie moje grzechy, to w żadnym rejestrze ani księdze,
ani na niebie, ani na ziemi, my grzechów już się nie znajdzie. My często boimy się tego spotkania z Panem Jezusem, bo mamy świadomość naszych grzechów, naszych upadków, naszych słabości, z czym stanę przed sędzią Jezusem Chrystusem. To dzisiejsze słowo przypomina nam, że nasze grzechy Jezus wziął na siebie, że ten obciążający nas list dłużny został przybity do krzyża. A skoro tak, to mogę bez lęku, wręcz z radością oczekiwać spotkania z moim Zbawicielem, żeby Mu podziękować. Panie, dziękuję, że Ty mnie wyzwoliłeś, że nie muszę mieć udręk sumienia, żyć w lęku, niepewności, jak to będzie, bo wierzę, że w Tobie jest zbawienie i odkupienie. Życzę Wam dobrych przemyśleń adwentowych, robienia dobrego remanentu naszego życia, abyśmy poznali, jak jesteśmy mocno ubogaceni i jaką wielką łaską zostaliśmy obdarowani. Dobrego dnia z Bogiem.